Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pawik, a to jest moje Q&A numer 33. Zapraszam, 33. Zaczynamy. Illyriam 666. Jaka muzyka w tle? Będziecie mieli w opisie Grapes I Do Know. Taka muzyka w tle właśnie leci w każdym moim Q&A. Kuba 4955. Real czy Barcelona? Real. Byłeś kiedyś na meczu za granicą? Nie byłem. I czy jak będzie okazja, to sobie może pojadę na Manchester, nie? Ale tak poza tym to nie byłem. Znasz użytkownika Don Kacper? Tak, ten jest mi znana ta osoba. Jest kanał ciekawy, szczególnie właśnie ta seria Moje Gierowe Nowości, więc jeśli ktoś interesuje się takimi nowinkami, kto jaką grę kupił, to taki kanał jest właśnie dla o niego. Cukierki czy owoce? Wiecie, co to zależy, bo naprawdę wydawałoby się wam, że owoce są od razu straconą, stoją na straconej pozycji, jednak zależy jaki mam humor. Czasami wolę na przykład zjeść truskawkę niż czekoladę, więc czasami ma różnicę. Raz wolę cukierki, a raz owoce. Sara Misztalewska, o czym teraz myślisz? Teraz myślę o tym, jak odpowiedzieć na twoje pytanie właśnie, No właśnie myślę o tym, jak odpowiedzieć na twoje pytanie i tak odpowiadam, jak sobie myśliłem, czyli zastanawiam się nad tym, jak myślę. Co ci się dzisiaj śniło? Dzisiaj mi się nic nie śniło. W ogóle jestem tego typu człowiekiem, że coś mi się śni może raz na trzy sny, coś mi się śni, więc dzisiaj akurat mi się nic nie śniło. Jak sądzisz, dojrzewasz? To znaczy co? Co można określić dojrzewaniem? Bo jeśli chodzi na przykład o zmianę głosu, to oglądając moje filmiki wcześniejsze, szczególnie gdy zaczynałem właśnie przygodę z YouTube, to można jednak trochę zauważyć różnicę w barwie głosu, tak? Co jeszcze? Charakter trochę mi się zmienił, myślę, że też, więc dojrzewam. No, można to tak ująć w ten sposób. Jaki masz telefon? Mam telefon Samsung Galaxy S3 i unboxing tego telefonu możecie zobaczyć u mnie na kanale, gdzieś tam jest. Co chciał być dostać na urodziny? Jedną urodziny w tym roku dostałem Medal of Honor Warfighter, tak? Bo 24 było premiera, ja miałem 28 października urodziny, więc ten prezent jak najbardziej jestem z niego zadowolony. A co bym chciał dostać w przyszłym roku, jeszcze się nie zastanawiałem, bo jeszcze mam to 10 miesięcy. Natalia Kmita. Zagrasz ze mną? Jasne, musisz się określić w co, kiedy, kto nagrywa, no i oczywiście podać Skype'a. Janusz Pawlarz, co sądzisz o Kościele katolickim i o Bogu? To pytanie zasługuje na osobny temat w postaci vloga. Jestem człowiekiem wierzącym i przyznaję się do tego, więc co sądzę o Kościele katolickim i o Bogu? Po prostu wierzę w Boga i o Kościele katolickim sądzę mniej więcej pozytywnie, więc tyle. Stiku 18, co się stanie, gdy włączę lampkę nocną w dzień? O kurde, nie włączaj, bo wybuchnie, na serio. Tutaj jest ta lampka, która teraz mnie oświetla, to jest lampka, właśnie pytałem się, czy to jest nocna lampka. To nie jest nocna lampka, więc bardzo dobrze, bo mogę jej używać w dzień, więc nie używaj lampki nocnej w dzień, bo to chyba na też mandol jest na to, więc nie wiem dokładnie, ale radzę nie używać. Co się stanie, gdy zjem mokrego suchara? No, najpierw musisz poprosić Karola Strasburgera, żeby wszedł do basenu, nie? Skoro jest popcorn, to czemu nie ma jazzcorn lub rapcorn? XXX Dombek XXX. Pokażesz swój pulpit? Dobra, więc mój pulpit wygląda mniej więcej tak. Teraz co do tego, co w tym tygodniu na moim kanale. Na pewno będzie coś z Minecrafta, bo już mamy jeden odcinek z Byniem. Tam, jeśli widzieliście ten obrazek z pulpitu, to możecie zauważyć także taki filmik BCBC1, więc ty jest właśnie Byniu i ja w Minecrafcie. Może Kupson 189 też coś wrzuci. Napisał do mnie, zgodziłem się na nagrywanie wspólne, więc taki materiał z Minecrafta też coś się powinno u niego na kanale pojawić. Ja oczywiście opublikuję biuletyn z tym. Następnie może coś nagram z Euro Truck Simulator 2. Już się do tego zabierałem, jednak program, którym nagrywam, nie czytał mi tej gry. Po prostu wyświetlał cały czas pulpit albo czarny ekran, więc to też nie wiem dlaczego. No i może jakiś vlog oraz challenge, gdyż mam już 250
czterech w tej chwili widzów, więc na 250 widzów może jakieś challenge się pojawi, chociaż jeszcze nie mam pomysłu. Jeśli macie jakieś pomysły na challenge, to piszcie tam w komentarzach. Natomiast w sobotę za tydzień spotykamy się na kolejnym 34. Q&A, na które was bardzo serdecznie już teraz zapraszam. Okej, ja się z wami żegnam. Dzięki za 250 widzów, a także za uwagę. Trzymajcie się ciepło, Pawik 998. Hej!